Cześć wszystkim, z tej strony Sandra Dawidowska. Dzisiaj nagramy sobie gierkę. Ostatnio na Instagramie zrobiłam taką ankietę, gdzie mogliście zagłosować, co wybieracie, czy GTA, czy Simsy. Padło na Simsy ze znaczną, o wiele znaczną przewagą, więc mianowicie dzisiaj taki króciutki odcineczek zrobimy. Postaram się odwzorować w sumie samą siebie, tylko wiecie, tak w Simsach zazwyczaj robi się tak, że o, bo Sim musi być taki, tutaj ładnie, tutaj to, tutaj idealnie i zazwyczaj kreuje się coś takiego, co się nam podoba, tak wpada w nasze gusta, niekoniecznie to, jakie są realia. Więc dzisiaj postaram się zobrazować samą siebie pod takim krytycznym okiem i mam nadzieję, że zrobię siebie tak w skali 1 do 1. Dobra, kochanie, jeżeli chodzi o postać w Simsach, to powiem szczerze, że dawno w tą grę nie grałam. Nie wiem, czy to się jeszcze włączy jakiś zapis mojej starszej rodziny, czy nie. Mamy tutaj 3 miasta do wyboru, w sumie to jest to na razie bez znaczenia, bo planujemy jak na razie stworzyć tą rodzinę, aczkolwiek nie wiem, jak to się robi. Stwórz nową rodzinę, już wiem. Ogólnie to tak, otworzyłam sobie własne zdjęcie tutaj na drugim monitorze, więc mam nadzieję, że to będzie jakoś tak w miarę odwzorowane, bo nie chcę też tak, wiecie, żeby to było idealne, bo no nie oszukujmy się, to, bo to jestem ja. Dobra, ja mogę się określić w sumie jako młoda dorosła, albo dziecko, nie no, młoda dorosła. Przysięgam, dawno nie otworzyłam Sima i... To nie jest mój strachadu. O, to jestem bardzo ja. Nie no, ja mam taki... Nie, w sumie nawet nie wiem, jaki mam taki twardziela. Nie. Boże święty, to jest bardziej stresujące. Nie no, tak w sumie można powiedzieć, że tak normalnie to ja, dobra. Jeżeli chodzi o głos, to... O! Nie, wybaczcie, ale głosy to ja w ogóle nie dopasuję do siebie, bo nawet siebie nie słyszę. Nie wiem, powiedzmy, że taki, to już tak muszę troszkę przekreować swoją aspirację. Da się to zrobić jeszcze na końcu, bo ja tu chciałam coś przekombinować. No to zaczynamy, moi drodzy. Zaczynamy coś wspaniałego. No po prostu stresuję się. Ja się w ogóle każdym filmikiem ostatnio tak stresuję. No nie wiem, chyba się odzwyczaiłam od nagrywania. W ogóle ten film jest totalnie do mnie niepodobny. Na pewno nie mam takiego nosa. Ja mam takie ciemne brązowe. Nie mam grzywki. O, to już tak bardziej pode mnie. Ale stop, gdzie to się to klika? Brwi, to nie są moje brwi, a tu mam otwarte swoje zdjęcie, będę patrzyła na moje brwi. Nie no, tak tutaj też tak w kamerce patrzę i wydaje mi się, że... Kurde, jak to nazwać? Jak w ogóle mam kształt twarzy? Nie wiem, jak ja mam kształt twarzy. Ja mam taką, że... No nie taką azjatycką, bez przesady. Ale w sensie tak o kształt mi chodzi, no to... Nie wiem, ja jestem w dupie, po prostu nie umiem siebie stworzyć. I karnacie, co to w ogóle jest? To są karnacie. Nie, ja wezmę tą podstawową, wiecie, i po prostu ją sobie tak... O, to jest tak ten. Kolor oczu brązowe. I oczy ja mam takie... Nie no, oczów nie mam małych, mam takie bardziej... Może zaraz coś zrobię! Ja mam taki dość szeroki nos, ale nie taki... Coś takiego? Chyba tak, usta mam takie bardziej, no ja mam, jestem taka uśmiechnięta, taka uśmiechnięta jest ta osoba, ale usta to mam bardziej takie, no nie, nie, bez przesady, to są takie mniejsze. I ja w ogóle bokiem boję się, jak to będzie wyglądało, co nie? No nie, nie będę się jeszcze tak pogrubiać, nie, bez przesady. Coś zaraz odwalę, mówię wam. Ja mam taki bardziej śpiczasty nos ogólnie, w sensie tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem, jak to tam jest tak naprawdę. Ogółem ja mam wrażenie, że już zrobiłam zbyt idealnego tego Sima. W sensie, no to nie jestem ja, co nie? Czy ja wiem. Ta twarz mi się tutaj też nie zgadza, bo ja mam tutaj takie szerokie te policzki. Ale tutaj mam za to tak o. Chociaż w sumie ma taką... Ja mam chyba kwadratową twarz, wiecie? To za nic nie jest do mnie podobne. To w ogóle będzie masakracja. Jeśli chodzi o kolczyki, to mam zawsze... Więc to też sobie muszę tutaj coś kliknąć. Powiedzmy, że takie. Nie, to z niej wyszło nie za idealnie. Ja już po prostu... To jest dopiero pierwszy mój filmik Simsów, a już mam wrażenie, że to po prostu będzie katastrofa. Nie wiem, czy po prostu ludzie zaproponowali mi grę, dlatego że chcieli się pośmiać, czy po prostu nie wiem, no nie wiem. Nie, tak patrzę w tym tutaj zdjęcie, co mam tak obok i powiem wam, że...
Totalnie, ta Simka nie jest jak ja. Ma duże oczy. Ja nie mam aż takich dużych oczu, ludzie. Czy nie są tak blisko, ale są o wiele mniejsze. Ja mam tutaj tą brodę tak strasznie wysuniętą z tego, co tu widzę. No nie, ona wyszła ładnie, ja nie jestem ładna. Boże, jak zrobić z takiego Sima jak ja? Nie wiem, dobra, zostawmy tą twarz, chociaż no nie może już zostawić twarzy, bo ona nie wygląda tak jak ja. Dobra, ja mam pomysł. Zróbmy najpierw resztę, w sensie dopasujmy to wszystko i wrócimy do twarzy i skupimy się na takich totalnych szczegółach. Mianowicie, jeżeli chodzi o wysportowanie, to no, nie oszukujmy się, przewaga tłuszczu nad mięśniami, ale no nie przesiedziałabym, że aż tak bardzo. Tak bym dała pośrednio, ale zaraz zmienimy strój, zaraz zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało tak razem. No nie, takie serwetki nie bieramy. Gotowe style, nie chcemy gotowego stylu. Będziemy tutaj sami sobie wszystko robić. Jeżeli chodzi o na co dzień, no to w sumie ja, jak wiedzą ludzie z mojej pracy, jak znają mnie różne osoby, to mnie tutaj zazwyczaj t-shirtik, jeansy i heja. Ewentualnie bluza, jeansy i heja. Możemy ewentualnie zmienić kolor, bo to też nie są moje kolory. O ile... Nie, ta bluza najbardziej mnie odwzorowuje. Dolny, no to jeansy typowo. Tutaj nie ma takich jeansów, jak ja noszę. U mnie to są typowo czarne spodnie, a tutaj nie widzę żadnych czarnych. Da się zmienić te kolory? Zaraz ktoś topcza i mnie skrytykuje, że nie potrafię zmieniać kolorów w Simsach. W sukienkach nie chodzę, to jest nie fair. No w sumie na co dzień tak właśnie wygląda, może nic do siebie nie pasuje. O, te są takie w miarę ciemne, to już bardziej. O, mamy to, eureka. Pierścionki, pełno pierścionków, dip. Ja całe życie płaskie obuwie, trampki i jakieś adidaski. Tu mi widzę, że coś dodało. Nie, to wygląda strasznie, nigdy się tak źle, no dobra, czasem jak mam totalny dzień lenia, dobra, wyglądam jak gówno, ale no bez przesady. Myślicie, że to jest do mnie podobne? Nawet ona powiedziała, też jestem ciekawa, serio. No dobra, powiedzmy, że tak w sumie mój strój codzienny wygląda, no bo taka jest prawda, jeżeli po prostu nie mam siły po prostu się zastanawiać nad tym rano, co ja mogę ubrać i w ogóle, no to wiecie. Ale za to, jeżeli chodzi o stroje tej wieczorowe, oficjalne, to zawsze lubię sobie poszaleć, troszkę się wyróżnić, więc u mnie, o, na przykład coś takiego, tutaj była ramionka, tutaj coś, o, zaraz pozmieniam, bo widzę, że można zmienić w ogóle sylwetkę. To mi się bardzo podoba. Sportowy strój, o Boże, to będzie w ogóle jazda. U mnie sportowy strój to jest, moi drodzy, t-shirtik. No nie, tak by na siłownię nie poszła, nie, tak by na siłownię nie poszła. No i leginsy, których tutaj nie ma, więc powiedzmy, że te dresiki będą super leginsami. No w sumie do mnie pasują, może zacząć chodzić z dresika. Ej, tu są jakieś. A to nie wiem, co to jest. A to nie są leginsy, to są leginsy. Ale ta bluzka mi nie pasuje, w sensie kolor, totalnie. Boże, da się to zmienić, Boże. Ej, da się zmienić kolory. O, to już jestem w ogóle typowa ja na siłowni, normalnie. Piżama, to oczywiście oversize'owa koszulka, której tutaj nie ma, to już prędzej. Tak wygląda moja piżama, naprawdę. Ja też mam króliczki, znaczy to są zajączki, ja mam takie króliczki, albo to są króliczki. Powiem wam, że już zaczyna mi się to podobać, już idzie mi coraz lepiej. Strój oficjalny, strój sportowy i piżamy mamy załatwioną, jest wszystko idealnie, tak jak to powinno być. Jeżeli chodzi o imprezowe, co? To jeszcze są imprezowe, aha, że niby do klubu czy coś? No, do klubu to ja często nie chodzę, jak chodzę, to w sumie ubieram się normalnie. Spódniczek też raczej nie, jestem antyspódniczki, antysukienki i to naprawdę jest święto, kiedy ja się tak ubiorę. No mianowicie, dobra, weźmy coś takiego. Nie wiem, w ogóle szczerze, to żadnej bluzki tutaj nie ma totalnie w moim stylu. Coś takiego, tak z przymknięciem, z przymrużeniem oka można powiedzieć, że jest to adekwatne do tego wszystkiego. No i jeżeli chodzi o dodatki, no to ja w sumie teraz akurat z Diabły czyściłam, więc nie mam jak wam udowodnić, ale ja praktycznie ciągle noszę moje bransoletki, ciągle noszę mój zegarek i ciągle noszę moje pierścionki. Ja biżuterii nie zmieniam, jeżeli ktoś się zauważył, to szacun, klikam wszystko co jest, bo pierścionków to o. Chciałam buty. Nie no, na imprezę buty zakładam. Myślę, że to jest bardziej w moim stylu. Dobra, może to jak oglądacie nie wygląda zbyt imprezowo, ale no musicie mi zaufać, ja nie jestem imprezowym typem człowieka. Kostiumy kąpielowe, fartuchy, szlafroki. Ja miałam czarno... Nie, coś takiego, taki kolor chyba z tego co pamiętam. Właśnie coś takiego, ale to już w ogóle mi się figura nie podoba, bo ja to powinnam sobie zrobić tak.
Nie, no bez przesady, jeszcze takie wcięcie w talii mam, ale na pewno mam szersze biodra i mam bardzo szerokie biodra. I mam w ogóle grubsze uda. To już... Oj, to wiecie co, ja może swoją sylwetkę dopracuję w tym momencie w ten sposób, bo ja to muszę wszystko w ogóle pogrubszyć. Możemy mówić się, że ja, że podobnie? Ciężko mi tak odzwierciedlić się totalnie moją figurę. W sumie to nie wiem. Na pewno twarz nie jest moja. O, tu mogę sugerować się swoimi outfitami z Hiszpanii, moi drodzy. Czyli... Tam spodenki, tylko że ja zawsze mam takie z wyższym stanem, a tutaj takich spodenków to nie widzę. To są spodniczki, których ja totalnie nie noszę. W takich spodenkach to by mi cały tusz normalnie było widać. Mówię, że tu mi nic nie pasuje. O, ale tam nosiłam sukienki, to mogę się wybronić. Aha. Tutaj jestem grubsza, dobra, ale nogi nie mam takich grubych wcale. Jezus, co ona ma na głowie, da się to zdjąć. I ostatnia zimna pogoda, zimno pogoda. Jak ja mam zagrać w jakąkolwiek grę, jak ja nie potrafię dać Simsy? Tworzyć człowieka. A ja powiem wam, że ta figura o wiele bardziej odzwierciedla to, jak jest, nie? Czyli tragicznie. Znalazłam spodnie, czemu ich wtedy nie użyłam? Zimą ja i tak w ogóle nie noszę kozaków, tylko Adidasy albo jakieś wyższe właśnie, o, takie, takiego typu. Ej, ale to, przepraszam bardzo, tu trochę lepiej. No, to teraz mogę w sumie przybrać z powrotem w strój kąpielowy. Jezus, przecież ja wyglądałam źle w tej sukience, jak ja mam taką figurę. Ej, ale tutaj można zmienić teraz spodnie na takie, bo już wiem, że tak. Aha. I tak. Chcę tą twarz ogarnąć, w sensie, kurde, da się to jakoś tak precyzyjnie zmienić, jeżeli chodzi o... Ta twarz mi nie pasuje, to jestem totalnie nie ja, w ogóle nie mam takiego uśmiechu. Ja mam taki dziwny ten nos. O, a może taki? I to by pasowało. Ja mam takie... te brwi. Tu patrzę ciągle z boku na monitor. No i tak od razu lepiej. Kurde, no ta figura mi nie pasuje, naprawdę jestem taka gruba. O, teraz mogę wybrać swoje aspiracje. Więc, co to jest dewiacja? Cecha wąsowa nikczemna, nikczemnie się wykonują podłe interakcje z bardziej dobitnymi... O, to ja jestem. Chcę się stać słynnym przestępcą? No, chciałabym być takim gangsterem. A. Ja jestem... śmiała. Tu pisma koszka, o, lubię jeść. Ej, tak to nie robię, na przykład ja tak nie bekam. Serialistka. No, znają życie, jak gdyby moja mama to oglądała, na pewno to obejrzy, to powiedziałaby, zaznacz to. No to... W sumie mogę spakować te wszystkie cechy. Pieniądze czy serce? Pieniądze czy serce? Zamiast tego wezmę kumpelkę. Wygląd, zastanówmy się, czy jest wszystko ze mną okej. Okay. Znaczy, ze mną jak ze mną, chodzi o tą Simkę, nie? No i teraz na pewno się tak nie ubieram. Przecież jakbym miała takie biodra w takich spodniach, to ja bym po prostu została w domu i się popłakała. To tylko gra. Miało być krytycznie. Nie wiem jak wy, ale ja sądzę, że po prostu to jest mój klon. No, także jeżeli wy też uważacie, że jesteśmy bardzo podobne do siebie, kreowanie mojego klona się udało, możecie zostawić łapkę w górę. Jeżeli uważacie, że się nie udało, też możecie zostawić łapkę w górę tylko dlatego, żeby po prostu zachęcić mnie do nagrywania kolejnego filmiku. Jeżeli zauważyliście, filmiki są praktycznie co środę od jakiegoś czasu, od chyba 4-5 filmików jest już dostępnych właśnie jakby z tej nowej, mojej edycji, nowej ja, gdzie co tydzień właśnie w środę o tej samej stałej porze, o godzinie 18, dodaję nowy filmik, więc możecie śmiało zasubskrybować ten kanał. Także jeżeli wam się podoba, zostawiacie łapkę w górę, zostawiacie subskrypcję. Będzie mi bardzo miło, jeżeli udostępnicie taki filmik u siebie gdzieś tam na portalu, gdziekolwiek, czy Snapchat, czy Facebook, czy Instagram, jeżeli chodzi o moje sociale, możecie zobaczyć je w opisie i mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym filmiku. Buziaczki, trzymajcie się i pa, pa.